dlaczego zakupiłem tą kamerę, czyli Red Scarlett. Teraz ją ściągnę ze statywu i pokażę Wam, jak wygląda. Czym tak naprawdę różni się ona, oprócz tego, że jest ciężka i duża? Wyłączę ją może. Strasznie głośno chodzi, gdy się nie nagrywa. Wtedy wentylatory po prostu chłodzą. Jest takich 5-6 rzeczy, które spowodowały, że zdecydowałem się na tą kamerę. Przede wszystkim są to takie elementy, które powodują, że obraz staje się bardziej filmowy. Oczywiście one nie wystarczą, bo to, co widzimy w kinie, to połączenie wielu elementów. Między innymi jest to niepatrzenie w kamerę, porządne udźwiękowienie i oświetlenie. Ale oprócz tego jest to właśnie obraz. Obraz, który na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo podobny, ale miłośnicy ruchomego obrazu potrafią bez problemu odpowiedzieć na pytanie, czy ten obraz, który widzicie, był nakręcony kamerą filmową, czy też aparatem. Więc jeżeli chodzi o te elementy, przede wszystkim rozpiętość tonalna jest większa niż w aparatach, czyli tak jak już mówiłem, widzenie w ciemnych i jasnych partiach. Ładnie po prostu wychodzą na przykład pejzaże, zachody słońca i gdy mamy trudne warunki oświetleniowe, właśnie gdy jest za jasno, z tyłu za ciemno, to te kamery filmowe bardziej sobie z tym radzą. Druga rzecz to musiałem wymienić baterię. Kolejna rzecz to ilość kolorów. Normalnie kamery mają około 8-10 bit, kamera ta filmowa ma 16, więc jest to dużo większa ilość kolorów, które widzi, co przekłada się na jakość obrazka oczywiście. A kolejna sprawa to również rzecz taka niby błaha, ale efekt mory, czyli gdy mamy na przykład coś wygiętego, to krawędzie są często poszarpane. Widać to często na przykład, gdy się z drona robi jakieś ujęcia i na przykład dach jest w paski, a my robimy to pod kątem. Taka szarpanina się robi na obrazie. Tutaj tego nie ma, dlatego że jest inne kodowanie od obrazu, 422, przez co te piksele są jakby inaczej ułożone, przez co obraz jest właśnie mniej cyfrowy, tylko jest gładki. Czwarta sprawa to właśnie rolling shutter, czyli wygięcie obrazu. W momencie, kiedy filmujemy ze statywu szybko poruszający się obiekt, on nie zostanie wygięty, tylko zostanie taki, jaki jest w rzeczywistości. Kolejna rzecz to oczywiście filmowanie w RAW-ach, co przekłada się później na wygodną postprodukcję. Koloryzację, grading. No dobra, ale pytanie właśnie, nie odpowiedziałem nadal na pytanie, dlaczego kupiłem tą kamerę. Skoro do tej pory działałem na aparatach, znaczy wypożyczaliśmy ją kilka razy do większych produkcji. No i w sumie tak, można w ten sposób działać, można wypożyczać, gdy nadarzy się produkcja, która wymaga po prostu lepszego sprzętu. Ale no właśnie, już Wam mówię dlaczego. Kupiłem ją od operatora, cenionego operatora filmowego, Kacpra Fertacza. Między innymi nakręcił film Ostatnia Rodzina. Ten obraz kręcił akurat na Arri Alexis. Jest to kamera konkurencyjna do Reda, tylko ma ona jakby rozpiętość przesuniętą bardziej w biel. Z tego, co mi tłumaczył Kacper, po prostu te przejścia są łagodniejsze. Coś w ten deseń. W związku z tym, wiedząc, że kupuję kamerę od sprawdzonego człowieka, który zna się na tym, spełniłem po prostu swoje marzenie. Odkąd chyba pojawił się na rynku tak naprawdę pierwsza wersja, to była Red One, to był totalny przełom. Kacper w ogóle nakręcił również Hardcore Disco. Powiedział mi, że Redem Scarlettem był nakręcony cały ten film. A na przykład ten teledysk, który teraz widzicie, bierze udział w tegorocznym festiwalu w Camera Image, był nakręcony dokładnie tą kamerą. Chapeau bas za postprodukcję, bo tutaj to jest rzeczywiście dużo pracy, tutaj widać, że było włożone. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz, dlaczego kupiłem tą kamerę. Dlatego, że polski YouTube zasługuje na najlepszą jakość. Dlaczego nie? Skoro mówimy tutaj o kamerach, to dlaczego by nie filmować tego materiału na kamerze filmowej? Zasługujecie na to. W związku z tym cieszę się, że może nie wszystkie realizacje, bo vlogi może nie, kamera jest dość ciężka, ale część realizacji, które tutaj będziecie widzieć, będą właśnie filmowane na tej kamerze. No i też, jak sami dobrze wiecie, zajmuję się realizacją krótkich form audiowizualnych, jak ja to mówię, komercyjnych, więc teraz klienci będą na pewno bardziej zadowoleni z jakości obrazu. No a przyszłych oczywiście informuję o tym, że realizujemy filmy właśnie na kamerze filmowej, więc zapraszam do współpracy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, do zobaczenia w kolejnym filmie.
kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!